Cześć, jestem Piotrek z Toyagotne i chciałbym wam opowiedzieć trochę o Dungeons & Dragons. Dungeons & Dragons to system RPG osadzony w heroicznych, fantastycznych realiach, w których gracze wcielają się w potężnych bohaterów, takich jak wojownicy, magowie, łotrzycy, kapłani zsyłający zaklęcie za pomocą mocy swoich bogów, bardowie, którzy swoją muzyką wywołują magię, potężnych czarnoksiężników podpisujących pakt z demonami czy z innymi władcami krainy Ferii. To jest system, w którym my jesteśmy bohaterami przez duże B, w którym pokonujemy potężne smoki, odkrywamy starożytne ruiny, w których są potężne artefakty, w których postacie zaczynają jako początkujący poszukiwacze przygód, żeby pod koniec swojej kariery umieć rzucić wyzwanie bogom, księciom chaosu, władcom piekiem. To system, w którym nie tylko można rozgrywać taktyczne walki, ale też bardzo rozbudowane intrygi. Można wpływać na historię całych kontynentów, fantastycznych światów. Dungeons & Dragons to system bardzo rozbudowanej mechanice. Prostej w swoich założeniach, ale bardzo szczegółowej, kiedy się do niej mocniej wsiądzie. To gra, w której możemy tworzyć setki różnych kombinacji klas postaci, pochodzeń i ras, żeby stworzyć bohatera, jakiego my chcemy odegrać, jakim my chcemy grać. Nie tylko mechanicznie, ale też fabularnie. To gra, do której nie trzeba wiele. Wystarczy kilku przyjaciół, darmowe zasady, kości, karty postaci i właściwie jesteśmy gotowi do gry. To gra, która możemy rozegrać nie tylko przez kilkugodzinną sesję, ale też na przykład krótką partyjkę, godzinkę, półtorej w formacie Adventure League, a też maratony ciągnące się przez cały weekend albo na przykład dwutygodniowe, szybkie, bardzo intensywne kampanie. Dungeons & Dragons to też gra gwiazd. Terry Crews, Vin Diesel oraz wiele innych gwiazd Hollywood przyznało się do tego, że grało kiedyś w Dungeons & Dragons lub gra do dzisiaj. To gra, w której grają reżyserzy, scenarzyści, którzy się bawią po godzinach, udając wymyślone postacie, bohaterów, wcielając się w nich i doskonale się przy tym bawiąc. To gry, które dały nam takie gry komputerowe jak Baldur's Gate. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Icewind Dale, Neverwinter Nights, Planescape Torment. To wszystko to są światy i gry oparte na Dungeons & Dragons. To gry, które umożliwiły wielu twórcom fantastyki, których czytamy dzisiaj, tworzenie ich światów. Wielu z nas słyszało o przygodach Drista do Urdena z jego dwoma charakterystycznymi scimitarami oraz panterą, pokonujących kolejne przeciwności losu. W końcu jest drołem, mrocznym elfem, którego nienawidzi jego społeczeństwo, ale również osoby na powierzchni. Dzięki Dungeons & Dragons każdy z nas może stać się potężnym bohaterem w wielkiej przygodzie. A jaka będzie twoja?